Cześć, witajcie, z tej strony Grid79. Dzisiaj w końcu porozmawiamy trochę sobie o naszym egzokombinezonie, o jego wyposażeniu, jego technologii, rozszerzeniach, ulepszeniach. Kilka słów o tym, gdzie, jak je zdobyć i najlepsze możliwe ustawienie. Oczywiście ściągnięte jest to ze strony nomanskyresources.com, gdzie możecie podejrzeć sobie na spokojnie, jak rozmieścić, co daje. Jeżeli jakiejś informacji by wam zabrakło w moim filmie. Ewentualnie pytajcie, bo z pewnością coś mi tam umknie. Zazwyczaj nie nagrywam według skryptu, bo tylko po prostu lecę na żywca. Więc w razie jakichkolwiek wątpliwości spokojnie możecie pytać w komentarzach. Normalnie prześladuje mnie ten robal, chyba na każdym filmie jest. Czyli zacznijmy od podstaw. Jak widzicie, technologia jest bardzo uboga. Zostawiłem tylko te najbardziej podstawowe rzeczy, które mamy. Wyjątkiem jest tutaj translator, który w sobie możemy sobie na szybko omówić. Translator, który otrzymamy od Artemis, który możemy zbudować, tłumaczy nam jedno słowo. Podstawowy translator, także jedno, kolejny dwa, no i ten najlepszy trzy, czyli łącznie mamy 7 słów przetłumaczonych. W późniejszym etapie gry tak naprawdę jest to minimalne znaczenie, bo tych słów poznajemy coraz więcej, w końcu ogarniemy je wszystkie. Rękawica hazmat. No jest potrzebna do zebrania co niektórych rzadkich rodzajów flory. Dość rzadko używana, ale warto mieć. No, rakieta handlowa, wiadomo, przywołuje nam rakietkę handlową, jeżeli nam się ekwipunek zapełni. Zawsze możemy się w ten sposób pozbyć. Nie używałem jeszcze, ale awaryjnie nie zawadzi. Dodatkowo tutaj nie wiem, jak jest, jeśli chodzi o rakietę handlową, ponieważ zapewne wiecie, że sprzedając na stacji handlowej, w terminalu handlowym dokładnie, ogromnej ilości jakiegoś surowca, no popsujecie rynek i jego cena zacznie spadać. Dlatego zazwyczaj radzę sprzedawać bezpośrednio u pilotów, ponieważ nie ma to żadnego wpływu na rynek. Nie wiem, jak jest z rakietą handlową, jeszcze nie sprawdzałem. Osobisty rafinator, no wiadomo, nie trzeba dźwigać ze sobą przenośnego rafinatora, możemy spokojnie to sobie ogarnąć temat w plecaku. Co prawda tylko te podstawowe, ponieważ mamy jedno pole do przetwarzania. Ale ma też dodatkową zaletę. Możemy dzięki niemu zaoszczędzić skanery sygnałów SOS. Mówiłem o tym w filmie, kiedy wspominaliśmy o opuszczonych frachtowcach, jak zdobyć ulepszenia do naszego frachtowca. Po prostu po uruchomieniu sygnału SOS chowamy go do rafinatora. I wtedy warpujemy i dopiero po odnalezieniu frachtowca przed samym otwarciem drzwi wyjmujemy nasz skaner z niego i dzięki temu mamy zaoszczędzony, on nam nie znika. Plecak odrzutowy, no wiadomo. Plecak odrzutowy pomaga nam się wspinać, skakać, no nie ma co tu dużo mówić. Korzysta z systemu podtrzymywania życia, czyli im więcej używacie plecaka, tym szybciej wasze systemy podtrzymywania życia będą spadać. Jak widzicie, plecak odrzutowy 3 kreski zabiera. Sprint zabiera 2 kreseczki. Dlatego dość istotne jest mieć w miarę wysoki
poziom. No poziom podtrzymywania życia. No, a do tego przejdziemy w momencie, kiedy będziemy o tym mówić. No i została nam ochrona przed zagrożeniami. No, czyli wiadomo, wszelkie toksyny, wszelkie radioaktywne planety, czy też oddychanie pod wodą. Od tego mamy ten system. I teraz zwróćcie uwagę, że na jakby podstawowym wyposażeniu plecaka mamy dość mało tarczy, w lewym górnym rogu się pojawia i 3 punkty życia. Teraz tak, jeszcze z technologię specjalnie wyjąłem, żeby wam to pokazać. Po przejściu ścieżki Atlasa otrzymamy gwiezdne ziarno. Które nam podnosi 1 punkt życia, jak widzicie. Były 3, są 4. Zdobywamy także pamięć. Jak widzicie, mam teraz 6 punktów życia. No, 2 zaciemnione. No, zaraz to sobie poprawimy. Bardzo dużo osób właśnie widziałem, że pyta, do czego służą te dwie rzeczy, gwiezdne ziarno i pamięć. Jest też no, dużo teorii, że pozwalają nam otwierać jakieś skrzynie zamknięte w pomieszczeniach, że pozwalają nam widzieć czarne dziury. No nie, to nie jest to. Te dwie rzeczy dodają nam po jednym punkcie do naszego życia. Jeżeli mamy obie połączone obok siebie, łącznie dodają nam 3 punkty, ponieważ się boostują. Dobra, pozwólcie, że sobie uzupełnię życie. Jak widzicie, prędkość rozładowania plecaka jest po prostu przerażająca. Zresztą tak samo jak i biegu. Chociaż jeśli chodzi o bieganie, jeszcze jest w miarę znośnie. Gdzieś tu miałem apteczkę. No tak, zapomniałem o błędzie, który uniemożliwia użycie pierwszej pomocy na zwykłych budynkach. Muszą być te budynki kapsułowe. Już to naprawiam. Dobra, i weźmy się trochę podleczmy. Dobra, jak już odtworzyliśmy nasze zdrówko, możemy poeksperymentować dalej. Jak widzicie, jestem na radioaktywnej planecie. Ochrona radioaktywna dość szybko schodzi, także zbyt dużo czasu tutaj nie możemy siedzieć. To jest właśnie nasz system zajmujący się ochroną przed różnymi rodzajami zagrożeń, tak jak mówiłem, tak jak radioaktywność, czy jak gorąco, zimno i tak dalej. Zauważcie, że zmienia się jego ikona w zależności od tego, przed jakim systemem nas, przed jakim zagrożeniem nas akurat broni.
Kiedy jest wyłączony, jest normalna tarcza. Dobrze, teraz dajcie mi chwilkę. Zamontuję ulepszenia. Póki co polecę z tymi podstawowymi, które... technologiami, nazwijmy to, które można zamontować normalnie ze schematów. Ewentualnie jeszcze dorzucę kilka technologii kupnych od handlarzy na stacjach kosmicznych. Sprawa, o której powinienem był wspomnieć na samym początku, a tego nie zrobiłem. Jak rozbudować pola naszego egzokombinezonu, bo to chyba wszystkich najbardziej interesuje. Możecie je wykupić na każdej stacji kosmicznej, w tym oto urządzeniu obok handlarza technologią. Tak samo u niego możecie zakupić co niektóre technologie do egzokombinezonu. Proponuję nie bawić się w B, w C, od razu iść w eski, bo szkoda naszych nanitów i naszego czasu, żeby półśrodkami ogarniać tematy. Drugą sprawą, którą możemy, jeśli chodzi o nasz egzokombinezon, załatwić na stacji... nie trafiłem, ups. A zapomniałem, że mam zminimalizowaną technologię. Jest kartograf. I u niego możemy zakupić mapę ulepszeń egzokombinezonu. No weźmy sobie takową, kupmy. Skoczmy na moją planetę i sobie poszukajmy. Postawili mój statek. Weźmy, odpalmy sobie naszą mapę. Wykryto kapsułę desantową. Weźmy sobie do niej i polećmy. Kiedy już odnajdziemy kapsułę desantową, dokonując kilku podstawowych napraw, jak widzicie, tutaj potrzebny jest jeden pojemnik z antymaterią, trochę azotanu i nanorurki w tym przykładzie. Generalnie te naprawy nie są jakieś trudne, a rzeczy potrzebne do niej dość łatwo zdobyć. Po naprawieniu jej możemy zdobyć kolejne pole do naszego egzokombinezonu. No ja tutaj nic nie ogarnę, bo mam już rozszerzone na maksa. No i trzecim sposobem są moduły rozszerzające do egzokombinezonu. Te moduły możemy zdobyć dzięki
misji Fregat, dzięki misji na Anomalii też chyba trafiłem, jeżeli dobrze pamiętam. Możemy je także zdobyć dzięki misji na planetach od NPC-ów w tych małych placówkach handlowych, gdzie jest tylko jeden NPC i handlarz. Ostatnio zdobyłem tak moduł rozszerzający multinarzędzie. Ale do egzokombinezonu też można trafić, no ale wiadomo, to jest losowe, więc tutaj chyba najłatwiej dzięki właśnie zdobyć je dzięki misjom Fregat. Jak widzicie, mam w tej chwili zamontowaną całą technologię, którą można nabyć w Anomalii, ewentualnie od handlarzy. Mówimy o technologii, nie o ulepszeniach. Pamiętajcie o tym. Czyli do systemów podtrzymywania życia, do plecaka odrzutowego i do ochrony przed zagrożeniami. Tutaj mamy po 3 z każdego rodzaju technologii, jeśli chodzi o ochronę przed konkretnymi zagrożeniami. Jest to trochę przerost może formy nad treścią, ponieważ w zupełności jedno wystarczy i po prostu wystarczy pamiętać, żeby doładowywać. Ale jeżeli chcemy mieć wymaksowany kombinezon, spokojnie montujemy po 3 i wtedy możemy śmigać nawet po najgorszych planetach. No tutaj nie ma w sumie co omawiać, myślę, że wszystko jest jasne. Ochrona przed konkretnymi zagrożeniami, przed ogniem, przed radiacją, przed zimnem, przed truciznami, plus dodatkowy filtr do oddychania pod wodą. No tutaj wzmocnienie do naszej ochrony przed zagrożeniami, to normalnie możemy zbudować ze schematu. Generalnie wszystko, co tutaj jest, poza właśnie dodatkowymi tymi ochronami, możemy zbudować ze schematu. Jeśli chodzi o właśnie technologię ochrony, możemy nabyć na stacjach kosmicznych. Ja, jak widzicie, kupowałem S-ki, nawet nie wiem, czy są X-y. X-ów chyba nie ma, jeśli o to chodzi. X-y tylko ulepszenia znajdziemy. No dobrze, ale skoro mamy już zamontowane to, sprawdźmy, jak to się ma do naszego zdrówka i życia. Poszukajmy sobie tego kwiatka, który tak nie lubi tłuc. Jak widzicie, plecak ciągle schodzi dość szybko, ale już jest lepiej. Tak samo ze sprintem. A zobaczmy, jak nasza tarcza i zdrowie się mają do tego. Gdzieś tu był ten kwiatuszek. Jak widzicie, tarczy schodzi dużo mniej. Życia, no ciągle mamy 6 punktów dzięki właśnie tym dwóm ulepszeniom, które otrzymujemy po przejściu fabuły. No i przejdźmy do kwestii, myślę, najtrudniejszej, czyli ulepszenia. Ja to zamontuję i widzimy się za chwilkę. A few moments later. No i tak przedstawia się nasz egzokombinezon z maksymalnymi ulepszeniami. Musiałem trochę lewą stronę przestawić, bo dałem ją o jedno pole za nisko, także generalnie wszystko mieści nam się na jednym ekranie. No i co, jeśli chodzi o ulepszenia. Doszły nam ulepszenia tarczy. Tutaj mam X-y i S-ki z tego względu, że nie znalazłem lepszego X-a niż S-ki. Siła tarczy 34, zdrowie rdzenia 33, także bez większej różnicy. Odporności
czyli ulepszenia ochrony przed zagrożeniami. Plus 10 chyba wszystkie są maksymalne. No ja znalazłem taką, która ma 3 razy plus 10, 1 raz plus 9 na chód. Daje to już nam naprawdę spory zapas bezpieczeństwa. Dalej. Systemy podtrzymywania życia. Jak widzicie, 108 i 74, jeśli chodzi o panel słoneczny. Także też możemy znacznie dłużej już przebywać w nieprzyjaznych warunkach, czy nawet korzystać z jetpacka chociażby. No i tutaj miałem największy problem, jeśli chodzi o plecak odrzutowy. Czemu? Ponieważ zależało mi najbardziej właśnie na plecaku odrzutowym. Także mam zamontowane różne ulepszenia. Nie wszystkie takie same. Mam dwa razy baki plecaka odrzutowego 230, wydajność paliwa 28. No i niestety wpadł mi dystans sprintu, na czym mi kompletnie nie zależało, ale nie mogłem znaleźć wyższych ulepszeń, jeśli chodzi o baki i wydajność paliwa, dlatego już poszedłem na kompromis i ten dystans sprintu zostawiłem. Tutaj generalnie jest właśnie ulepszenie, na jakim by mi zależało. Wysokie baki plecaka odrzutowego, współczynnik do ładowania plus 40, początkowa moc odpalenia plus 18, tylko że jest wydajność paliwa, no kiszka, bo jest tylko plus 11, a jak widzieliście na poprzednim, spokojnie można wylosować 28, ale sprawdziłem naprawdę kilka tysięcy ulepszeń i nie znalazłem tego z wydajnością paliwa lepszą niż plus 11. No może po prostu miałem nie farta. No jeżeli ktoś chce, może się pokusić i jeżeli znajdziecie, dajcie mi znać, no to wrócę do poszukiwań dalej. No ale tak jak mówię, przerobiłem kilka tysięcy ulepszeń i dupa, że tak powiem. Bym zapomniał wspomnieć jeszcze o strażniczych modyfikacjach egzokombinezonu, które dodają nam siłę tarczy, zbiorniki podtrzymywania życia, zasilenie panelu słonecznego, wydajność paliwa, czy też zdrowie rdzenia. Tutaj mamy naprzemiennie. Zbiorniki podtrzymywania życia i siła tarczy chyba występuje w każdym. I zastępczo mamy wtedy wydajność paliwa, zasilanie panelu słonecznego. I tak jak wcześniej wspomniałem, dla mnie przede wszystkim tutaj była najwyższą wartością wydajność paliwa plus baki plecaka odrzutowego. Chodzi o moduł ruchu oczywiście. I co? No i te ulepszenia zdobywamy rozwalając strażników i później przetwarzając kryształy na technologię. Mamy szansę, że wypadnie nam właśnie ulepszenie strażnicze do egzokombinezonu. No dobrze, ale sprawdźmy, jak to teraz się ma do naszego poruszania się. Jak widzicie, sprint praktycznie prawie że nie schodzi. Plecak odrzutowy, no schodzi, ale w porównaniu do pierwszego, no to możemy naprawdę sporo sobie polatać. No i odwiedźmy nasz testowy kwiatek. Jak widzicie, tarcza ledwo ruszona. Życia mam też znacznie więcej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 9 punktów życia. A pamiętajcie, że zaczynaliśmy od 3, więc progres jest nie najgorszy, powiedziałbym. No i podobnie będzie miała się sytuacja na niebezpiecznych planetach. Zaraz sobie zobaczymy. A, jeszcze Minotaura mi na dachu brakuje. Tylko sobie uzupełnię żyćko i zaraz się wybierzemy na jakąś
niebezpieczną planetę. Oczywiście musicie też pamiętać o doładowaniu wyposażenia. Jak widzicie, wszystko jest na stówce. Momentalnie włączyła nam się, ledwo wyszliśmy, ochrona przed ciepłem. Teraz popatrzcie tylko, jak wolno to schodzi. Generalnie te trzy tarcze muszą zejść, nim zacznie nam schodzić ten poziomy pasek. Mamy naprawdę kupę czasu do zwiedzania różnych niebezpiecznych planet. No i co, pokrótce tyle, jeśli chodzi o nasz plecak. Mam nadzieję, że nie zamieszałem za bardzo, ponieważ no, temat jest mocno rozległy i może nie tyle skomplikowany, co początkowo zagmatwany. Starałem się to zrobić jakoś z głową, żebyście mogli po kolei zobaczyć, jak ulepszam technologię. I mam nadzieję, że mi się to w miarę udało. Jeszcze podczas edycji pewnie złapię się za głowę, co ja od Janie pawliłem, ale no. Tutaj macie schemat optymalnego rozłożenia technologii w plecaku już. Myślę, że samo to coś wam pomoże. Nie wiem, myślę, że powrzucam teraz wszystkie screeny, jeśli chodzi o maksymalne wartości ulepszeń. Albo może jednego zbiorczego, jeszcze nie wiem, zobaczę, jak to wyjdzie podczas edycji. A ja się z wami pożegnam. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym materiale. W razie potrzeb pytajcie w komentarzach, postaram się odpowiedzieć i rozjaśnić niektóre sprawy. Na razie.